idziemy kupować Jesko. Ty, ale wiesz co, nie starczy mi chyba hajsu na tuning. Bo 44 tysiące mi zostanie. O ty, pięknie. Dobra, kupujemy, kupujemy. Czekałem na to, czekałem. Gdzie on jest? Tutaj. Jesko. 2 miliony 800. Dawaj gnoja, dawaj gnoja. Musi starczyć nam na ten tunik jakoś, no. Patrzcie, już malowania porobili do tego samochodu. Jesus, patrzcie ile malowań. Czerwony niech będzie. Zaleje full LPG, o dobre, dobre, no. Powinno starczyć na paliwo. No tu co, możemy etanol nawet wlać chyba do Jesko, no nie? No Jesko już było w czwórce, ale tutaj ponoć da się zrobić jakoś kosmicznie ten samochód. Dobra, testujemy w takim razie. Sprawdzamy to. Słapa nie możemy zrobić. A właśnie nie wiem, czy pod prędkość dajemy napęd na 4 buty? Na razie spróbujmy z napędem na tył, a potem się zobaczy. Ty, zobacz, nie ma tu dużo opcji. O, shit. 1600 koni mechanicznych. O, kość, co to za maszyna jest? Robimy go, robimy. Odciążenie, skrzynia biegów, podprędkość. Mamy 10-biegową nawet, ale chyba 7-biegowa powinna nam wystarczyć, no nie? Zobaczymy, zobaczymy. Nie mam pojęcia, jak się robi tutaj pod 500 km na godzinę. Coś mi się wydaje, że zawieszenie będzie trzeba jakoś zgliczować w tym aucie. Dajemy sobie sliki. Już mamy w klasie X samochód obecnie. Dajemy kapcia szerokiego. Felgi, chyba nie da się felg zrobić lżejszy niż te Koenigsegga, bo Koenigsegg to jest jedna z niewielu marek, która robi swoje własne felgi do samochodów i robią z włókna węglowego. Felgi, czujesz? Z włókna węglowego. Także tu chyba nie znajdziemy nic lżejszego spośród tych felg, które są dostępne w grze, bo to są najlżejsze, jakie są w ogóle na świecie. Felgi. Dobra. To mamy zrobione. Tutaj możemy dać szerzej. Nie wiem, co nam to w sumie da do prędkości, to nie ma znaczenia. Dobra, ale zobaczcie, niewiele opcji można było tutaj zrobić, no nie? Klasa X się zgadza. Prędkość mi spadła z 10 do 9. O, to czekaj. Przy skrzyni biegów chyba, tak? Coś tak mi się wydaje. A no, faktycznie, faktycznie. Tutaj mamy tylko... A dobra, tu powinno nam się... Ale to chyba i tak będziemy musieli dostosować to. Zobaczymy. Na razie zainstalujemy tak, zobaczymy, co się stanie. Nie dawaj szerszych kapci, bo wolniej. Nie, no musimy tutaj, jak tyle mocy żeśmy władowali. Zobaczymy zaraz, co się stanie. O kurde, w standardzie mamy tu 9 biegów. To powinno być spaczka. Ja pierniczę. Symulacja pokazuje 473 km na godzinę. To nie jest jakoś bardzo dobrze. Teraz zobaczymy. Tu trzeba by było, żeby samochód jakoś bardzo szybko jeździł w Fordzach, to trzeba obniżyć i jakoś z tyłu chyba miękkie zawieszenie się robiło, żeby on cisnął faktycznie jakieś przesadzone prędkości. Spróbujemy coś takiego zrobić. Ej, tam co to jest 470? No to prawie jak w miejscu stanie, no nie? Docisk zmniejszamy. O, wzrosło do 483, jak zmieniliśmy docisk, dobrze. Dyferencjału nie blokujemy. To nie ma tutaj takiego znaczenia. Nie aż tak bardzo zależy nam na przyspieszeniu, bo my tutaj mamy długą autostradę, gdzie możemy, wiesz, przetestować każdy samochód pod prędkość maksymalną. W Jesko w salonie jest opcjonalne całe nadwozie w karbonie za jedynie 1 600 000 złotych. No, to fajnie. Dobrze jest mieć jakąś opcję. Czekajcie, wyłączę tylko. O, jedziemy, jedziemy, zobaczyć. Kunia ma dużo. A teraz na pół gazu jadę, na ćwierć. O kurde, jak docisnąłem do końca. Jak w nadświetlną wchodzenie. Jedziemy. Dobra, trzymajcie kciuki. Lista. Pod górę jedziemy teraz. Wow. Jedź, jedź. Czterysta siedemdziesiąt osiem tylko.
A dalej dobrze skręca, wiecie? To jest ciekawe. W czwórce, jak jechaliśmy tak szybko, to samochodem nie mogliśmy robić takich manewrów, no nie? A tutaj jednak wszystko ma znaczenie, jakby. Mamy teraz lepsze opony. I to też wpływa nam pozytywnie na prędkość, nie? Kurde, 500, jak tu zrobić 500 teraz? Hamulce to powinny nam wystrzelić w kosmos, co? Ale nie palą się. Co byśmy tu mogli jeszcze zrobić? Aero żeśmy zmniejszyli. Tam chyba nie dało się całkowicie tych spoilerów wywalić, no nie? Sprawdź, ile sekund do 400. O kurde, musielibyśmy jakieś odmierzanie włączyć. Może spróbujmy ten dyferencjał troszeczkę jeszcze, ale to niewiele nam da. Nie powinno przynajmniej nic zmienić, no nie? A, czekaj, tu nam się coś jeszcze... No, nic nam to nie dało właściwie, nie? Żeśmy te biegi trochę wydłużyli. Boże! Offroadowe zawieszenie i na glebę, tak? Dobra, no to sprawdzamy. Offroadowe zawieszenie. Spróbuję, no bo tutaj trzeba... W Forzach zawsze się jakoś to zawieszenie dziwnie robiło, żeby samochód lepiej jechał, no nie? Jest głupie, no ale tak działa ta gra. Mamy tutaj rajdowe, nie mamy takiego typowego offroadowego, ale zobaczymy. Zrobimy go na ziemię całkowicie. W standardzie mamy 9 biegów, więc chyba nie będziemy zmieniać, nie? Niech będzie jak jest. I faktycznie możemy spróbować trochę węższe te opony. Z prędkością nic nam się nie dzieje, więc nie, zostawimy tak jak jest. Mam nadzieję, że na Xbox One X jakoś to będzie wyglądać. Też myślę, że dzisiaj włączę pobieranie na tego Xboxa i sobie to przetestujemy. A co? Pewnie, że tak. I tak, teraz musimy go zrobić na glebę, no nie? Mhm, to się jakoś tak robiło właśnie. Tu, ja chyba Sennę tak robiłem kiedyś. I ona zaczęła bardzo dziwnie skręcać. Czekaj, to nie to. Jakoś tył się wtedy pod ziemię zatapiał, czy coś takiego, nie? Się dziwnego robiło z samochodem. Zobaczymy, czy to też już się da zrobić. Nie wiem. No i powinno być dobrze. Prędkość nam się nie zwiększyła tutaj na symulacji. Tu chyba nic więcej nie zrobimy. Biegi wydłużone, tak jak powinno być. Jedziemy na autostradę, zobacz. Zobaczymy, co się da teraz osiągnąć z tym samochodem. A czekaj, gdzie jestem, kurde. O Jezu, jak daleko od autostrady. Dobra, przejedziemy się, zobaczymy, jak to jeździ przy okazji. A nie pamiętam, ile mi się pobierała Forza. Ja pobrałem sobie na konsolę, na dwa komputery i jeszcze będę musiał na Xboxa One X-a pobrać. Tak, gleba jest zrobiona. Już taka totalna, kurde. Patrz jak siada. I zobaczymy. Coś tam dziwacznie podskakuje. Ale patrzcie, zmniejszyliśmy docisk do maksa. W czwórce jakbyśmy tak zrobili, to samochód by prawie wcale nie skręcał. A tutaj i tak bardzo dobrze się prowadzi. Jak jedziemy tak w okolicach 200, jakbyśmy jechali dużo szybciej, no to słabiutko. O kurde, ale teraz zbiera. No, driftowałby, dokładnie. Patrzcie, tutaj robi nawet całkiem dobrze te zakręty, nie? I tak jadę ostrożnie, żeby nie wypaść, ale trzyma się w miarę tej drogi. Nawet całkiem nieźle. Dobra, autostrada, jedziemy. Aha, coś się dzieje dziwnego. Wolniejszy nawet, zobaczcie. Jak siedzi w ogóle, ty. Nie, no chyba nie zrobimy 500. Aj. Także chyba lepiej z tym zawieszeniem jednak sportowym, no nie?
Albo możemy też spróbować w drugą stronę, czyli zrobić samochód, żeby zawieszenie miał totalnie, wiesz, twarde. To coś da. W piątce to chyba już nie działa, no, z tym zawieszeniem. Spróbujmy w drugą stronę. Tak, będę szukał zaginionych pojazdów. Może nawet dzisiaj poszukamy, no. No i panowie, zobaczymy. Fajnie, że ta autostrada jest w ogóle taka długa, no nie? Może naprawdę jechać bardzo długo z tą maksymalną prędkością. Okej, prędkość trochę wzrosła. Ty! Nawet dość mocno, nie? Zobaczcie. 490! Z górki jechałem. Podskoczył tu na jakimś małym wyboju. I zobaczcie, jak pięknie ten samochód skręca. Mamy docisk zmniejszony do maksa, a i tak jakoś auto się prowadzi. W czwórce pamiętacie, co było? Zrobiłeś jakieś auto na koksa i lipa, no nie? Tak, jechałem kawałek z górki, no to też miało wpływ. Ale prawie 490, jeszcze raz spróbujmy. No tutaj jest chyba w tą stronę trochę pod górkę, no nie? Faktycznie, tak, tak, w tą stronę... Za twardy jest! W tą stronę chyba trochę pod górkę jest. W ogóle pokazuje, że najwięcej jak się udało Jesko, to 495. Któryś chyba Koenigsegg jechał 500 km na godzinę. Nie pamiętam, czy to było Jesko, ale któryś na pewno. Strasznie, strasznie poskakuje. Jesko 501, tak? To się nazywa. Czyli pewnie jakieś przerobione Jesko, odciążone, inny spoiler. Ja myślę, że ten samochód dałoby się zrobić... na... fajnie na zakręty. Patrz, jak poskakuje śmiesznie teraz. Agera RS, tak? Aha. Bardzo dobrze skręca Jesko w Forzie Horizon 5 w stosunku do czwórki. ...480... Było już 90 chyba prawie, no nie? O, i tutaj z górki jest trochę. No jest, 490. No mi się udało tylko tyle. Ciekawe, ile wam się uda. Co on tak skacze? Bo żeśmy zrobili, żeby był ultra niski i ultra twardy. Ła, wyleciałem. Nie ma się co dziwić, no nie? 491 było nawet, tak? Okej, dobra. Musiałem trochę skupić się na jeździe, więc nie spojrzałem. Ciekawe, czy jakiś samochód da się zrobić. Myślę, że są szanse, żeby tu osiągnąć 500 km na godzinę w Fordzie Horizon 5. No bo zobaczcie, tutaj nam brakuje tylko 10 km na godzinę do tych 500, no nie? Także myślę, że jakimś odpowiednim, może glitchem, może inny samochód jeszcze, jakiś odpowiedni tuning zrobić i myślę, że da się te 500 osiągnąć. Fajne jest to, że tutaj nie mamy takiego sztywnego limitu prędkości, jak to było w większości samochodów w czwórce, no nie? Tam jak osiągałeś te 435, 430, coś takiego, to już samochód nie chciał więcej, tak sztywnie ograniczony jest, a tutaj macie możliwość podniesienia jeszcze trochę tej prędkości, to jest przyjemne. Mapa skarbów jest, oczywiście można sobie kupić w piątce coś takiego, że wszystko, wiesz, widzisz na mapie od razu, ale ja chyba tego nie kupię, ja to kupiłem w czwórce i trochę żałowałem, bo wszystko sobie szybko poodkrywałem.
Rimac jest w grze, też moglibyśmy go przetestować. Jest jeszcze jeden taki dosyć szybki elektryk, to jest... Myli mi się Lotus z Aston Martinem. Lotus jest tutaj taki dość szybki elektryczny, ale on tylko 450 km na godzinę. Im mniejsza powierzchnia opony, tym szybciej pojedzie. Też by można było właśnie węższe jednak te opony dać, bo tutaj nas nie interesuje, nie? Już przy dużych prędkościach, jaka będzie trakcja, no, bo po prostu samochód już tak pędzi. I to jest chyba jeden z szybszych elektryków jak na razie. Jeszcze Rimaca nie testowałem, bo go nie mam, ale jest w grze. Concept 2. I też jest fajne, jak samochodem jedziesz ultra szybko, no to wiadomo, docisk aerodynamiczny i te sprawy sprawiają, że auto, no, dobrze się prowadzi. Tutaj moglibyśmy jeszcze zmniejszyć docisk, no nie, bo standardowy jest, tylko wiesz, musiałbym to skrzydło paskudne instalować. No teraz jedzie 400, tak 50, coś takiego. 54. Myślałem, szczerze, że uda się tym Jesko zrobić 500 km na godzinę. Niedużo brakowało, ale to jeszcze nie 500. Także 450. Pewnie jakbyśmy pojechali w drugą stronę trochę z górki, to by było tak z 65 może max, no nie? Spróbujmy to przerobić. Zobaczymy, czy się da w ogóle, nie mam pojęcia. I tak, o kurde, ja nie mam kasy. No niestety, musimy tutaj dać ten paskudny spoiler chyba, żeby downforce. Niefajnie. Ja już ten samochód zrobiłem pod prędkość, wystarczy tam biegi wydłużyć mu i tyle. A możemy dać jeszcze sliki tutaj. Ach, kurde, nie starczy mi hajsu. I teraz co lepsze, spoiler czy sliki? Nie wiem, nie mam pojęcia. 20 tysięcy, kurde, nie starczy mi kasy. Ale to nie zwiększa prędkości maksymalnej, dobra. Czekaj, zobaczymy, czy faktycznie ten spoiler obniżył prędkość maksymalną. Nie wpływa na prędkość maksymalną, zobaczcie. Instaluję go, nie instaluję, to w Fordzie nie ma znaczenia. Zobaczcie, tutaj prędkość nam się nie zmienia, nie? Także chodzi mi tutaj o to, żeby właśnie zmniejszyć ten docisk. To jest głupie, ale brzydki jest ten spoiler, zgadzam się. Paskudny, no. No ale zainstalujemy sobie, zobaczymy. Dobra, moi drodzy, teraz tuning, bo teraz tak naprawdę możemy aero zmniejszyć. Jak żeśmy te spoilery zainstalowali, to teraz mamy dostęp do regulacji docisku aerodynamicznego. No to jest głupie, no ale tak to tutaj działa. No, widzę, że prędkość nam w symulacji się nie podniosła jakoś dramatycznie, więc chyba nie ma tutaj znaczenia, no nie? Max ciśnienie w oponach. Spróbujemy. No, wszystkiego możemy spróbować, tak? Tutaj raczej nie osiągniemy tych 500 km na godzinę. Ciśnienie w oponach też nam nic nie dało na symulacji. Nie wiadomo, jak będzie podczas jazdy. Tu mamy napęd na 4 buty. Jeszcze trochę obniżyć furę. Nic nam to nie dało. Chyba nawet trochę prędkość maksymalna spadła, no nie? Minimalnie. Nie sprawdzałem jeszcze, jak gra wygląda na minimalnych ustawieniach, powiem szczerze. No i tu mamy jeszcze możliwość regulacji tego biegu. Samochód jest teraz tak wyregulowany, żeby, wiesz, jak najwyższą prędkość maksymalną osiągał, ale możemy tak wyregulować go, żeby super przyspieszał. 459, 461. Zobaczymy. Gra na Xbox One wygląda zaskakująco dobrze, szczerze? Spoko. Ale paskudny jest ten spoiler. Patrzcie się tylko na licznik, no, nie patrzcie się na spoiler. A dźwięk mam dosyć fajny, no nie? Dobra, testing. No i tyle, panowie. Nic tu więcej nie zrobimy. I to tyle.
Także jeszcze będziemy musieli chyba poszukać jakiegoś samochodu, bo ja nie mam kasy, nie mam teraz jak kupić, ale musimy zrobić jakąś taką pogoń za 500 km na godzinę. To jest chyba taki achievement, który można tu osiągnąć jakimś sposobem w Forza Horizon 5. No ale póki co, ja jeszcze nie mam takiego samochodu chyba, albo będę musiał jakiś taki znaleźć, który w moim garażu może mam jakiś taki. Lotka tutaj nie wpływa za bardzo w tej grze. W rzeczywistości oczywiście by to wpływało, ale tutaj to nie ma znaczenia. Taka sama prędkość jest przed, jak i po lotce. I tutaj mamy środeczek. Pasuje ten środek do mojej tej, do mojej kierki. Chodzi mi o tą McLarenową kierkę. Nie, też taka jest. Taka płaska jakby. Ale tutaj w Fordzie, znaczy lepiej się jeździ niż w czwórce, no nie? Ale mimo wszystko to... No, przerost formy nad treścią taka kierownica do Fordy specjalnie. Kurde, daj spokój. Oh my god. Fajnie, fajnie. Także będziemy jeszcze na pewno testować jakąś furę do tego. Żeby zrobić te 500 km na godzinę. Zdecydowanie.